Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam, jak liczymy ze sztuczki Hopiku. Jest to sztuczka, której Ela jeszcze nie zna. Ostatnio Wam się spodobała, jak Domer je pokazywał. Więc wspólnie, mam nadzieję, nauczymy się czegoś nowego. Co nam potrzebne? Żarcie, zabawka, ewentualnie jakaś miska czy tartet. Zobaczymy, jak to wyjdzie, co nam będzie potrzebne. Sama też nie wiem, bo jeszcze nie wiem, jak Ela będzie prezentowała to ćwiczenie, czy będzie chciała je w ogóle prezentować, jak jej pomagać. Z góry zaznaczam, że są różne metody nauki tego ćwiczenia, o różnych sposobach w ogóle pracy z psem opowiadam w innym filmiku, do którego Was zachęcam. My będziemy pewnie dzisiaj korzystały z naprowadzania przede wszystkim, tak myślę. Może troszeczkę z kształtowania zobaczymy. Także do dzieła. Może pokazać Wam, że akwapunizm dla nie znaczy, to po prostu Wam tu na razie zademonstruję, jak to wygląda. Eza, siadł, dostań. Widzicie, ona się dostawia do nogi, to jest jej ulubiona sztuczka, więc jak w tym momencie jeszcze w ogóle nie kojarzy, o co w tym chodzi. Zaczynamy od usadzenia psa, wyjścia przedniego, oj, zostań, zostań. Wyjścia w rozkroku, brawo! Jak tylko pies oferuje nam patrzenie między nogami, wystawienie głowy, nagradzamy. Na razie bez żadnej komendy. Brawo! Pięknie! Super! I powtarzamy, żeby pies nauczył się szukać kontaktu wzrokowego między naszymi nogami. Zostań. Brawo! Ślicznie! Pięknie! Ja też cofnęłam się teraz do tyłu. Cofnęłam do tyłu, tak. Zrobiłam krok do tyłu, żeby łatwiej jej było wychylać się między nogami. Brawo! Jeśli pies oferuje to zachowanie, można zacząć podkładać komendę, żeby nauczył się na komendę tego właśnie ruchu głową, wejdź między nogi, spójrz do góry. Zostań. Brawo! Ona sama już zrobiła teraz krok do przodu, żeby wyjść i móc bardziej się na mnie patrzeć. Zostań. Akuku. Też prowadzę ją przy akuku ręką, żeby zrobiła krok do przodu i chciała po prostu wychodzić między nogami. Zostań. Zostań. Akuku. Brawo. Zostań. Akuku. Tak. Brawo. Zostań. Poczekaj, zostań. Akuku. Brawo. Pięknie. Super jest. Myślę, że kolejnym krokiem może być dołączenie miski. Jeżeli pies korzysta z miski, zaznaczę ją w jakikolwiek sposób. Można spróbować też, żeby ta miska służyła jako target do wejścia właśnie między naszymi nogami. Eza! Ojoj! No właśnie, to jest to ryzyko właśnie, że pies będzie chciał oferować nauczone wcześniej zachowania, czyli tak jak w przypadku Eza, wystawiać się do nogi, albo po prostu kręcić się przede mną na miskę. No, spróbujemy. Może coś się z tego uda. Zostań. Zostań, Eza. Proszę. Tak! Brawo! Pięknie! Super pies! Zostań. No brawo! Akurat w przypadku Eli miska jest pomocna, bo ona wie, że trzeba na nią chodzić przednimi łapami, więc łatwiej też jest demonstrować jej takie zachowania. Okay. Eza, a kuku! Pięknie! Ślicznie! Super! Za każdym razem też odwracam się do niej tyłem, żeby wiedziała, że ustawienie w ten sposób... Brawo! Jest już zapowiedzią ćwiczenia, które będziemy robić i w tym momencie widzieliście, że mówiłam do Was. Edza już sama poszukała tej pozycji na misce. I powoli, powoli kuma, o co chodzi. Okay. Edza, zostań. Uwaga. A kuku. Brawo. Pięknie. Super. Żart.
warsztacie lub na misce. Można też spróbować robić to z zabawką, czyli po prostu naprowadzać po raz kolejny psa, żeby przeszedł między naszymi nogami do zabawki. Zasnij. A popo. Tak, brawo! I tutaj nadradzać. Natomiast ryzyko jest takie, że psy, które bardzo emocjonalnie reagują na zabawę i nakręcają się, mogą nie skojarzyć tego ćwiczenia z przechodzeniem przez nogi, tylko po prostu za wszelką cenę będą chciały dojść do zabawki i po prostu nie skojarzą, że tak naprawdę zależy nam na tym, żeby przejść między nogami, a nie tylko ją złapać. Także ja osobiście żadnego z psów nie uczyłam na zabawkę, tego bardziej właśnie na smaczki. Brawo! Tak, przede wszystkim na smaczki. Kęciu, proszę. Kiedy pies już rozumie na rekomendę akuku, kolejną rzeczą powinno być takie bardziej dynamiczne doświadczenie. U niej pewnie to nie wejdzie. I po prostu stoimy do psa przodem, przeskakujemy tyle, mówimy akuku i pies powinien wtedy ładnie wejść. Tak robił Doner. Z tym, że Doner miał też tendencję taką, że w momencie, kiedy się przeskakiwało do niego tyłem, skakał na plecy. Także to też trzeba mieć na uwadze, że takie ryzyko istnieje, bo pies coś sobie innego wymyśli. Zostań. Akuku. Pięknie. Jak widzicie, sztuczka jest dość prosta. Ela tak praktycznie w jedną sesję zrozumiała. Okej? Okay. Teraz Wam pokażę jeszcze raz, że teraz mniej więcej powinna wiedzieć, o co chodzi. Siad, zostań. A kuku! Widzicie różnicę pomiędzy pierwszym podejściem do ćwiczenia i tym, co teraz zademonstrowała? Jeszcze parę minut temu nie znaczyło to dla niej nic zupełnie. W tym momencie przy odpowiednim treningu i wzmacnianiu tego bardzo szybko skojarzy komendę a kuku z wchodzeniem między nogi. Zostań. Kupku. Brawo! Pięknie! Super! Cofnij. Tak, cofnij. Zostań. Zostań. Kupku. Pięknie. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o akuku. Brawo! Pięknie. Ten oczywiście jest łatwym psem do pracy, bo ona cały czas szuka kontaktu wzrokowego ze mną, szuka tej bliskości z człowiekiem, więc to też nie załamujcie się, jeżeli Wam tak szybko to nie pójdzie, bo nie każdy pies będzie chciał w ten sposób pracować, co ona, i będzie nastawiony na pracę i na szukanie tego kontaktu, ale wszystko pomalutku da się zrobić. Także dajcie znać, czy Wam się podobało, jak Wam idą postępy, no i widzimy się w kolejnych filmikach.